Cześć wszystkim, tutaj Zęczak i dzisiaj będę miał naprawdę bardzo trudne zadanie, ponieważ postaram się wbić maksymalną ilość serc na Lifesteal SMP. Czy to jest w ogóle możliwe? Zostawcie, moi drodzy, lajka i pamiętajcie, żeby oglądać ten film do końca, jeżeli jesteście tego ciekawi. Wbijmy tutaj z 2000 lajków, będzie mi mega miło ogólnie. No i zasubskrybujcie mój kanał, bo wybijamy 150 tysięcy subskrypcji. A jak zrobicie to z dzwonkiem, to będziecie dostawali powiadomienia i warto chyba, nie? No, a w komentarzu napiszcie swój nick, który oznacza coś na moim serwerze kraski.pl, ponieważ dzisiaj na nim będziemy grać. To tyle, cześć. Dobra, moi drodzy, jestem na serwerze, wbijam na Lifesteala. Aktualnie był restart, więc nie ma jeszcze aż tyle osób, więc okej, wejdźmy sobie na random TP. I moi drodzy, plan jest taki: jak widzicie, mam aktualnie 10 serc. Postaram się wbić maksymalną ilość. Czy jest to w ogóle możliwe? Nie mam pojęcia, tak szczerze, żeby to wbić w jednym odcinku, ale postaram się. Najbardziej mi zależy na tym, żeby wbić to w jak najkrótszym czasie, więc będę używał wszelkich taktyk, typu jakieś w ogóle wykorzystywanie to, że jestem tak naprawdę youtuberem. No i trochę mi łatwiej to wbić, znaczy to zależy, bo są dwie strony tego medalu. Niektórzy będą chcieli mi od razu szukać, a niektórzy po prostu oddadzą mi killa. Dobra, będę częściej, mam cokolwiek, więc sobie weźmy to. Mam też trochę pieniędzy, więc może wykorzystajmy to chociaż na jakąś tarczę. Moi drodzy, to jest aktualnie mój ekwipunek. Zobaczymy, co z tego będzie. Dobra, napisz na czacie, kto da i ty TPA. I może, moi drodzy, jakimś cudem się coś uda ogarnąć. Dobra, jakiś troksel się do mnie tepa. Moi drodzy, to się nie może dobrze skończyć, tak mi się wydaje. O, już się zaczyna, już się zaczyna. Ej, ziomek mi rzuca itemy. Dobra, zarobiście. To jego seta mi rzucił, ty. No dobra, stary, ja tak mogę grać. No, jest to jednak możliwe, żeby maksymalną ilość serc zdobyć. Jeszcze go zabijemy, widzowie. I free serca. Łatwo, dobra, mamy free darmowe serce. Dobra, tepa następnych graczy. O kurde, to chyba nie był dobry pomysł, bo nie od razu tepło. O kurde, jeszcze tepłem tu jakiegoś Steve'ka, czy go uderzę? Nie uderzę go niestety. O kurde, dobra. Dobra, idźmy RTP. Dobra, teptołem następnego ziomka i on znowu ma jakieś itemy. Ja pierdzielę, proszę, daj coś. Nie mam żadnych pereł, więc w razie czego ucieczka będzie bardzo. O, no i tak myślałem. Ja pierdzielę. Naprawdę, naprawdę, stary. I on ma chyba już maksymalną ilość serc z tego, co widzę. Nie no, dostaję, moi drodzy, pierdziel, przyznam szczerze. Dobra, mam tarczę, więc tyle dobrego w tym wszystkim. Ej, czy ten ziomek może mi pomóc? Zabij go, stary, no weź go zabij. Aha, wpadłem sam w ten, pajęczynę. On ma niestety lepsze itemy ode mnie, z tego co widzę. Aha! Jeszcze mnie skonfumował. Nie, widzowie, marnuje itemy. Ja nie mam z nim szans, tak szczerze. On ma fajerkę, nawet fajerki nie mam. Nie, musimy uciec po prostu. Zawijam. Po prostu użyjemy łódki, uciekniemy. Jak najłatwiej można. To jest chyba jego jakiś sojusznik. Nie ma sensu marnować itemów, ponieważ chcę to wbić jak najszybszym czasie, tak jak powiedziałem. Na razie mam tylko jedno więcej serce, więc no nie jest za łatwo. Dobra, tepłem jakiegoś ziomka. Generator śmieci. Chcę mi dać od razu itemy, ale ja sobie od razu wykorzystam to, że się do mnie tepną i go muszę z tego szukać. Zawinę sobie serce. Dobra, mam 12 serc. Kurde, jakbym zabił tego ziomka, to bym był giga szefem, ale raczej go nie zabiję. Dobra, tepłem znowu jakiś ziomków. O kurde, no i tu się już zaczyna grubo, nie? Dobra, free serce, okej. Okay. Walnięty został, że tak powiem. Proszę mnie zabijać tylko. Dobra, tu jest jakiś ziomek, który nie ma też za bardzo żadnych itemów, więc sobie to wykorzystamy. Dobra, let's go, no muszę go zabić. Już mamy trochę serc, z git. A ten, czy ten ziomek mi coś da? O nie, on już tepnął trzech typa do siebie. Wiecie, co to widzowie oznacza, że zaraz najprawdopodobniej będziemy ginąć. Dobra, znowu tepłem jakiś ziomków i znowu też mam itemy. Oj, no już się zaczyna. Już się zaczyna, widzowie. Już mnie biją, już mnie bije jakiś ziombel. Na szczęście przez to, że jest tutaj dużo osób i dużo moich fanów, to mnie ratują. Ja pierdzielę, dlaczego ja zawsze mam przerąbane? Pytanie, czy ja mu w ogóle ucieknę? O kurwa, o ja pierdzielę, no to zarąbiście zrobiłem. I po co on mi bije, no? Weź se, chłopie, odpuść, stary, nie wiem, pójdź, nie wiem, święta są, z rodziną spędź. Aha, no i on będzie mnie tak bił. No nie, no niesamowite, no. Wiedziałem, że tak będzie, widzowie, niestety. Ja chyba ginę w tym, no i... Zabiję się. Ja już nie mam szans, nie, no, nie mam w ogóle znowu itemów, nie? To da i ty TPA. No nie wiem, stary. Nie, mi się już odechciało, nie? Normalnie ten challenge będzie najtrudniejszy na świecie. Ja mam wbić tyle serc. No i patrzcie to, i ten ziomek od razu mi zrobi pewnie oszusta. No i co? I co to teraz się stanie? Rzucił mi refy. Ej, rzucają mi seta, Boże, dziękuję. Dobra, nie jest najgorzej. Dobra, do mnie się tyle osób przy tepa, że to jest niesamowite. Dobra, tepa wszystkich, ja mam to wyrąbane. O, perły, 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 dziękuję. Dobra, jest ziomek bez seta. Dobra, weźmy sobie go zabijmy, bo ja potrzebuję serc, stary. No naprawdę. Nie, no proszę. Wróć, stary, wróć, proszę, błagam. Dobra, zginął, nice. Ale ja już od nich uciekam, bo ja się boję, że oni będą chcieli mnie zabić. Oni już się potują, więc ja już widzę, że oni chcą mnie na mnie rzucić. Nie, ta gra jest niesamowita, ja już uciekam po prostu. Szybka ucieczka, jelo. Tepłem się w jakieś rodowe kordy. I ty, jakiś ziombel tu się pojawił. I on ma laga, ty. No nie wierzę, jaki w ogóle, jaki fart. Tepłem się w rodowe kordy, no dosłownie obiecuję wam. Nie, ty ma jakieś lagi, że zniknął. Nie, tam jest, aha, no dobra. Dobra, znowu się tepają do mnie ludzie. Tak jak mówię, no muszę to jakoś wykorzystać. O, ten już napalony na mnie jest, widzę. On już chce mnie zabić, już się rzuca, więc spoko, ja sobie po prostu ucieknę od niego. No i dobra, no nie chcę tak. Możemy uciekać w tej gódce w nieskończoność, nie mam problemu w ogóle. Ignorę Adam wsie, żeby tak w razie czego. On mnie nie może bić, ja mogę bez rusów wpisać RTP. Dobra, tepłem następnych ziomków. Jak to się może skończyć? Pewnie super, no ten plac. O, już się zaczyna. No i po co? Ilo mi bi. Trzy hity? Ignorę placuszek. Dobra, jeżeli ja mam je to wbić jakimś cudem, muszę wziąć sobie kit elita, znaczy kit fana. To nie jest raczej możliwe po prostu, żebym ja to wbił. Muszę mieć
jakieś itemy, a jeżeli przez to, że jestem youtuberem, dużo osób daje mi, tak jak powiedziałem, serca, ale dużo osób po prostu chce mnie zabić. Proszę bardzo, tepnę w tym momencie wszystkich ludzi. Najprawdopodobniej ktoś mnie sobie zaraz zabije. Proszę bardzo, myślicie, że po co on się do mnie tepa? I po co on się do mnie tepa? Że chce popatrzeć na mnie? Nie, oni chcą wszyscy mnie zabić. Ale w CRTP stąd uciekam, dopóki mnie nie hitnęli. Znowu tepnę do siebie ludzi. Oddajcie killa, please. Oddajcie killa. Rzucają mi itemy, dobra, w końcu jesteś normalni gracze. O, za screena. Git. Zatepłem jakiś graczy. O, jest jakiś Stivek. Dobra, zabijam go, widzowie. Muszę go zabić po prostu, no muszę. Kurde, czy mi ucieka? Czy ja naprawdę muszę zużyć wszystkie perły, żeby go zabić? No dobra, niech będzie, widzowie. Jak mu... Aha. Jak on mi lognie, to się popłacze, tak szczerze. Dobra, masz szczęście. Ja nawet 20 serc miałem, chciałem maksymalną ilość bić. O, cześć, Dawidek. O, dziękuję. Widzowie, problemy, problemy. Tepłem do siebie jakiegoś ziomka. On ma rangę fazęciak i mnie bije, czaicie? No to jest, nie jest w ogóle przyjaciel. Dobrze, że ja mutkę i na lodzie tak się zapierdziela, nie? Dobra, no ucieknę mu sobie na luzie raczej. On już nawet nie wie, gdzie ja jestem, więc o tyle dobrze. Płynę sobie tutaj i nie wiem, pójdę na RTP, no. Moi drodzy, postanowiłem, że muszę zmienić taktykę. Te panie ludzi cały czas nie miało w ogóle sensu. Każdy chciał mnie albo oszukać, albo po prostu, no nie wiem, no wszyscy, każdy chciał mnie zabić. To nie było możliwe, żeby na tyle osób ktoś nie chciał po prostu mnie oszukać, no. Więc postanowiłem, że znajdziemy jedną osobę, która odda mi po prostu wszystkie swoje serca. To był jedyny mój pomysł i musiałem go wykorzystać. Dobra, moi drodzy, to da mi się wyzerować i po prostu napiszmy to i tyle, nie? Dobra, jakiś przemiks, widzowie. Tepam się do przemiksa, wiesz, że on po prostu jest z graczem i nie ma żadnych itemów. Dobra, przemiks nie ma żadnych itemów. Tepną mnie na spawna. Przemiks TPA, no dobra, może się do mnie tepnie. Dobra, moi drodzy, jest przemiks. Po prostu zwyzerujemy go i tyle, no. Tak wbije pierwsze 20 serc w końcu. Dobra, następne. Już mu się serca, kurde, kończą. Okej, on ma już 5 serc, no. Dobra, ma 2 serca, zostawię go z jednym chociaż, żeby sobie mógł grać, no nie będę taki. Dobra, tepnąłem ziomka i on raczej nie jest ziomkiem, który by... No i ten też raczej nie jest ziomkiem, który chce po prostu dać mi się wyzerować. Daj się wyzerować. No nie wiem, da mi się wyzerować czy nie. A on mi rzuca itemy, nie wiem. Chyba po prostu nie czai prostej rzeczy, której napisałem. Dobra, tepnąłem jeszcze z 2 osoby. Następny ziomek, który ma itemy. A i ten go bije, także no dobra, to bijemy go razem. Miał się dać wyzerować, więc nie powinien się dziwić, czemu go bijemy. A, ucieka. No dobra, ja go zostawiam, bo mnie nie potrzebuje. Dobra, Puciek się zgodził, żeby mógł go wyzerować, więc go po prostu zeruje. A, teraz postanowił, że będzie uciekał. No nie, dziwny typ. Dobra, no zaraz będziemy mieli maksymalną ilość serc. Dobra, mam następnego ziomka, który daje się wyzerować. Dobra, nie jest najgorzej, widzowie. O, tepnął jeszcze swoich kumpli, ty. Jaki typ w ogóle? Dobra, no same Steve'ki, ty. Dobra, łatwo. Dobra, i teraz ja będę już miał maksymalną ilość serc. Puciek, po co ty uciekasz, jak nie uciekniesz? Dobra, uwaga, następny typek. Dobra, w końcu moja taktyka oddana. I po co ty uciekasz? Chcesz dajesz się wyzerować, no po co? Dla beki? Okej, okay. No dobra, git. Dobra, widzowie, zaraz miał 40 serc, nie? O, Rondel też się chce dać wyzerować. Dobra, git, mamy szansę. A już chcę mieć to po prostu z głowy, nie? No i on też ucieka. Po co? Nie wiem. O nie, tepnąłem przypadek ziomka, który raczej nie chce się wyzerować. Ściągaj itemy. Dobra, grożę mu, widzowie, że ten. A, i ten, oj, no i się zaczyna, widzowie, RTP. Zdążyłem, ja pierdzielę. Dobra, następny ziom... Boże, dziękuję, widzowie, że dajecie mi wbić tę maksymalną ilość serc. A, jednak nie dajesz, no dobra. Dobra, jest jeszcze ten refleks. Git. O, i znowu ziomek, który raczej nie... Nie, no masakra, wszyscy nie chcą oszukać. Popłaczesz. Bicie maksymalnej, widzowie, ilości serc jest takie proste wcale. I to w krótkim czasie. Zostało, no Rondel, proszę, zresztą już da... Już bądźcie ostatnią osobą. Zostały mi, widzowie, tylko 2 serca, no. Jeszcze refleks coś chce mi dać. Ja pierdzielę, dziękuję. Dobra, ostatnie serce. Ostatnie. Jest! A, se zjeb refa. Dzięki, widzowie. Wbiłem to. Zostawcie lajka, zasubskrybujcie mój kanał. Wbijajcie na CraftCube'a. Wiele to wbiłem? Nie, w godzinę. W godzinę wbiłem to. Ale tylko i wyłącznie jestem youtuberem. I tak szczerze, przez to, że ludzie są do mnie mili niektórzy. To tyle. Na razie, widzowie.